witam was wszystkich serdecznie na moim kanale Bednar TV Akwarystyka. W dzisiejszym odcineczku opowiem wam troszkę o moich skalarach, o moich parkach, które do tej pory udało mi się zdobyć, które posiadam. Nie wszystkie oczywiście zostały kupione, niektóre zostały zdobyte poprzez wymianę między akwarystami. Najlepiej tak robić, wtedy wiadomo, z którego źródła ma się ryby, jakie to są ryby i tak dalej. Zawsze coś o tym wiemy, więc nie warto gdzieś tam kupować, sklepać, wydawać pieniądze. Lepiej się z kimś dogadać, zamienić się z kimś, dać tam parę groszy czy coś nawet. Wiemy, co po prostu w tej kolekcji posiadamy i jakie są to ryby. Więc nie zawsze warto kupować. Pamiętajcie, żeby nie przedłużać, to podchodzimy do pierwszego zbiorniczka i omawiamy rybki. Także jesteśmy przy pierwszym zbiorniczku, jest tutaj pierwsza parka Santa Isabel. Jest to młodziutka parka, jest naprawdę jeszcze dużo przed nią. Muszą się najpierw dobrze dotrzeć. Także kiedy będzie pierwsza ikra, opowiem wam, że nie wiem. Troszkę na samym początku tutaj się strasznie tłukły, ale już się uspokoiły. Także myślę, że już nie będzie jakichś tam drastycznych ataków między sobą. Że wszystko przed tą parką. Także ta parka jest młodziutka, więc jak będzie ikra, będą maluszki, to na pewno się oczywiście o tym dowiecie. Są bardzo ładne, ładnie się wybarwiły tutaj. Kolejna parka to oczywiście Rio Nanay. Po nich oczywiście już jest potomstwo. Też to jest bardzo młodziutka para, którą udało mi się dobrać. Oczywiście to jest samiczka z innego źródła, samczyk z innego źródła. Że na pewno niebawem będzie kolejna ikra. Tu oczywiście kolejne Rio Nanay. Myślicie, że jest jeden, a to są dwa. Jak samiczka się schowała za samczyka? Centralnie, o, teraz się już ruszyła, ale centralnie widzieliście, że stoi tylko jedna sztuka. Bardzo ładne. Tak, także jak widzicie, mam dwie parki Rio Nanay. Samczyk nie chce nam się tutaj ładnie pokazać. Ale widzę, jak podchodzę z kamerą, że się stresują. Tutaj oczywiście mamy filipińskie Blue. Tam samiczka już niewielkiej gotowości. Samczyk tutaj oczywiście wojnę z nią toczy. Już zbliżają się do złożenia ikry. O, jak możecie zauważyć, już on ją goni, a ona mówi, że jeszcze nie. Ale tak to między rybami jest. Tutaj oczywiście zaręczniczkiem jest
moja parka pigeonów. No powiem wam, że coś tam zrobiły. Jakieś tam bajtle pływają, zobaczymy, co z nich dalej będzie. Także nie będę im przeszkadzał i odkrywał, bo są różne sposoby, żeby ryby odchowały młode, więc staram się wszystkich sposobów spróbować. Też zobaczymy, co wyjdzie tym sposobem. Ale Riona też coś się szykuje, zaczyna gdzieś coś poddziubywać, czyścić. Mam nadzieję, że na tej rurce nie złożą, ale... A właśnie, wracając do tematu kaskady, powiem wam, że nawet to fajnie działa. No jedynie to będzie właśnie, że jak złożą ikrę mi na tej rurce dolotowej, to nie będę mógł jej przełożyć do mniejszych zbiorniczków na przykład. Tylko później odseparować rodziców. Ale zobaczymy, zobaczymy, co zrobi ta parka. Czy złoży sobie na stożku, czy jednak zainteresuje się tą rurką. Ale to będziemy widzieć, jak to wyjdzie w praniu. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj również jest filipińskie blue. Też bardzo młodziutka parka. Także ona się dociera. Miała oczywiście... Ten już się stresuje, bo już mu pasy znikają. No to standard jest u niego. Ona nie, ale on tak. Teraz powinni mieć dopiero drugą ikrę. To, że z pierwszej spokojnie wyszło. Nie było jakichś drastycznych rzeczy, że... Troszeczkę przez niego, jak widzicie, ma płetwę uszkodzoną. Ale one właśnie tutaj się docierają, więc... I też gdzieś na dniach będzie ikra. Tutaj oczywiście moje zebry. Bardzo ładna, piękna odmiana. Oczywiście nie widać całkowicie takich kolorków z tej ryby, ze względu, że to nie jest akwarium ogólne. W akwarium ogólnym ładnie nam się ryba bardziej wybarwi i przystosuje się troszkę do otoczenia, a tutaj po prostu w innym świetle są chowane te ryby. Również mamy zwykłe światło, więc to też dużo daje. Tutaj też oczywiście, jak widzicie, samiczka się tutaj już stroszy do kamery. Samczyk już tutaj poddziubuje, więc nie będziemy im przeszkadzać. Myślę, że jutro przywitamy na pewno ikrę na stożku. A co z tego będzie, zobaczymy. Tutaj oczywiście moja kolejna parka. To są silvery. Też bardzo piękne. Te trzy parki oczywiście będę przenosił do wyższego zbiornika, bo to jest troszeczkę za niskie. Niby 5 cm, ale to jest bardzo dużo. Ja myślę, że za jakieś 3 dni też będzie już ikra. No, większość parek składa ikrę w tym samym czasie, więc z jednej strony jest to fajnie, bo mogę się skupić przy karmieniu takich maluchów w jednym czasie, a nie po prostu co chwilę biegać i robić artemię i tak dalej. A jak wiecie, naprawdę jest to bardzo żmudna praca, żeby takie rybki odchować. To nie jest piesek, że rzucisz jedzenie i wszystko gra.
naprawdę trzeba się troszeczkę przy tym nachodzić. A jak wiecie, ja ryb nie kupuję, bo mam swoje. A jak coś potrzeba, coś chcę mieć w kolekcji, no to chodzę różnymi ścieżkami, nawet poprzez wymianę z kimś. Jeśli ma się dużo znajomości w akwarystyce, wszystko jest naprawdę możliwe. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Także pamiętajcie o tym. Ja bardzo dużo razy się wymieniałem z akwarystami, nawet poprzez pryszczaki, jak i również skalary. Także nie zawsze interes to są pieniądze. Tutaj w tym akwarium na dzień dzisiejszy sobie pływa parajba i smokej leopard. Szykuję im zbiorniczek tutaj obok, bo na chwilę obecną pływają w tym woziutkim, ale przynajmniej wysokim. Też jutro będą przełożone do innego zbiornika, ale pokażę wam, jak wygląda. Ładny smokej. Naprawdę jest bardzo ładny. Bardzo piękny samczyk. Coś ta parajba z nim tutaj nie chce w ogóle się zgrać. Więc myślę, że jak będę go przekładał do innego zbiornika, to jednak podmienimy na inną samiczkę. Bo już naprawdę są dość długo ze sobą i raczej nic z tego nie będzie. Tutaj oczywiście są maluchy. Spróbuję wam tutaj ładnie zbliżyć. Jak sobie podjadają. Zaczynają jak szalone. Jest tutaj dość sporo, tylko to wszystko się rozlazło, nie? Musi wszędzie łazić. Tutaj oczywiście gupiki, snowite, jak i również kobry. Jak i również jest tutaj też moja krzyżówka. Także jest tutaj troszeczkę tego. Wrzuciłem je na razie tutaj, bo też gdzieś tam muszę jakieś akwarium ze strychu znowu wyszarpać, wyczyścić i sobie je wrzucę, niech sobie rosną. Także resztę zostawiłem tutaj. Wyciągłem korzonki na dzień dzisiejszy, no bo musiałem je troszkę tutaj powyciągać, połapać te maluchy. Ale jeszcze ich tam trochę zostało. Myślę, że jeszcze z 20 sztuk jest. Że tak wygląda moja kolekcja skalarków, które przez bardzo długi czas zbierałem, niektóre musiałem odchować od malutkich, żeby teraz tutaj takie bardzo piękne, ładne sztuki mi pływały. Również tutaj od malutkiego mam również inne. Wcześniej wam ich nie pokazywałem, ale jak możecie zobaczyć, są również zebry. Jak i również pinoje. Do tej jednej parki to powiem wam, że zapomniałem. I z tych wszystkich ładnych sztuk będą powybierane tylko najładniejsze czempiony. Jak to pan Rybka mówi. Musi być czempion i żaden inny.
Powiem wam, że są naprawdę ładne. Możecie sami popatrzeć. Troszeczkę wam tutaj przybliżę. Gdzieś tam jeden mi się nie podobał. Będę musiał go po prostu odseparować. Są jeszcze małe, więc nie można tutaj nic oczekiwać, że coś na dzień dzisiejszy się dobierze. Bo jeszcze mają parę tygodni przed sobą. Ale jak najbardziej, jak widzicie, można poznać w takim wieku, co jest samczyk, a co jest oczywiście samiczka. No ja akurat z tym nie mam problemu. Więc co, jak oczywiście wam filmik się podobał i moje zgromadzone parki skalarów, to oczywiście dajcie łapkę w górę, komentarzyk, jeśli jesteście nowi, to oczywiście subskrypcję, bo dzięki wam istnieje ten kanał. Ja tylko dla was nagrywam filmy i dzielę się oczywiście swoją pasją, jak to wszystko robię. Trzeba oczywiście poszerzać swoje grono akwarystów, poznawać ludzi, bo to naprawdę bardzo dużo w życiu pomaga. Pozdrawiam oczywiście Darka, pozdrawiam Mariusza, Rybkę, fajny projekcik zrobiłeś, teraz sobie czekam z ciekawością zobaczyć, co ty tam rzucisz, jaką rybkę. Jak oczywiście będzie to akwarium wyglądało po update'cie jakimś. Też akwarium duże masz, ładne masz manakapuru. Nie wiem, skąd je masz, ale naprawdę też bym chciał takie mieć. Także co, żeby nie przedłużać, to was wszystkich serdecznie pozdrawiam, którzy wchodzą na mój kanał. Dziękuję wam za to serdecznie. Także co, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.